Cześć kochani! Wiem, jak uwielbiacie dział kuchenny z Action, a po świętach pojawiło się tu naprawdę wiele nowości, dlatego dziś przyjrzymy się tylko nowym produktom do kuchni. W przeglądzie znajdziecie wiele przydatnych rzeczy do organizacji, do serwowania, nową zastawę i naprawdę wierzę, że wiele razy miło zaskoczę Was ceną. Dlatego już nie mogę się doczekać, nie przedłużam i kochani, lecimy! Zacznijmy od tej bardzo praktycznej nowości, a mianowicie jest to kosz, który możecie zawiesić na półce czy pod szafką. Dzięki niemu jeszcze lepiej wykorzystacie miejsce w kuchni. Możecie tam położyć na przykład kubki, które często używacie, czy ściereczki. I taki kosz, no słuchajcie, no niby nic, ale osobiście miałam kiedyś bardzo wysokie półki, które no nigdy nie potrafiłam dobrze zagospodarować, a tego typu kosz jest wtedy wybawieniem. Z powodzeniem możecie go też użyć w szafach. I specjalnie dla Was weszłam na stronę IKEA. Wyobraźcie sobie, że tam za podobne zapłacicie 25 zł, a w Action, moi drodzy, ten kosz kosztuje niecałe 10 zł, także no ponad dwa razy taniej, więc teraz już wiecie, że cena jest naprawdę atrakcyjna. W nowej ofercie Action znajdziemy także wiele pojemników. Zaczniemy od tych. Są plastikowe i posiadają bambusową pokrywkę. Mają 900 ml pojemności i zapłacicie za nie niecałe 12 zł. A w międzyczasie napiszcie, ile Wam zostało jedzenia po świętach. Jest też ich większa wersja, która ma 1200 ml. I słuchajcie, takie pojemniki oczywiście świetnie nadadzą się do przechowywania makaronów, płatków owsianych czy ryżu. I ten większy model kosztuje niecałe 15 zł. Bardzo spodobały mi się te słoiki. Są szklane i posiadają drewnianą pokrywkę, która jeszcze dodatkowo ma silikonowy pierścień, który zapewni Wam szczelne zamykanie na zacisk. Sam słoik, zobaczcie, ma urocze zdobienia, co tylko dodaje mu uroku, ale przede wszystkim z powodzeniem możecie przechować w nim na przykład mąkę czy zioła i z pewnością będzie cieszył Wasze oczy. Ma prawie 2 litry pojemności i kosztuje niecałe 16 zł. Pojawił się też bardzo fajny zestaw słoików do przypraw. W środku znajdziecie 3 sztuki. Są wykonane ze szkła i mają bambusową pokrywkę, dzięki czemu no naprawdę ładnie się prezentują. Dzięki nim dłużej utrzymacie świeżość przypraw, a cały ten zestaw kosztuje zaledwie 10 zł. Nowością na dziale kuchennym jest też ta bambusowa patera. Sama mam podobną i słuchajcie, nie wyobrażam już sobie bez niej imprez. Nie dość, że fantastycznie prezentuje się na niej jedzenie, to dodatkowo jest obracana. Na spodzie, zobaczcie, ma takie dodatkowe koło. Jest to jej niewątpliwy plus, bo każdy może sięgnąć po to, na co ma w danej chwili ochotę. Z całego serca ją Wam polecam. Jej średnica to 35 cm, więc uwierzcie mi, sporo tam zmieścicie, a jej cena to niecałe 33 zł. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tą grupę. Link do niej zostawiam Wam w opisie filmu. A na dziale kuchennym znajdziecie już ten zestaw 3 noży. Mają bardzo przydatne etui ochronne, a tu możecie zobaczyć ich dokładny wygląd. Jeśli lubicie kolor w kuchni, no to zdecydowanie powinniście na nie zwrócić uwagę. Noże te posiadają nieprzywierającą powłokę, a ich ostrze wykonane jest ze stali nierdzewnej. Idealnie Wam się sprawdzą do obierania czy krojenia owoców i warzyw i za ten zestaw zapłacicie 13 zł i 49 groszy. Na poprawę humoru z rana możecie sobie kupić takie ceramiczne kubki. Do wyboru mamy kilka motywów zwierzęcych, na przykład kota, tygrysa, akurat tygrys im nie wyszedł, wygląda trochę strasznie. Mamy jeszcze zebrę, pojawił się także lisek, ale u mnie niestety go nie widzę. I piesek, jak widzicie, jest naprawdę duży wybór. Modele mają piękne detale, zobaczcie, i tłoczone zdobienia. I co ważne, mają naprawdę duży i wygodny uchwyt. Pojemność tych kubków to 250 ml, a ich cena to zaledwie 10 zł. Będąc w Action, zwróćcie jeszcze uwagę na tą nową ceramiczną zastawę. Mamy do wyboru kilka kolorów. Niebieski, beżowy, jest jeszcze kolor różowy i taki ciemnoszary. Za niewielkie talerzyki na ciastko zapłacicie 3 zł i 79 groszy. Dostępne są także kubki ceramiczne za 4 zł i 95 groszy.
Zwróćcie też uwagę, że na wierzchu każdego naczynia jest takie pomarańczowe zdobienie. Za miskę zapłacicie niecałe 5 zł. O, tu nam się jeszcze zapodziała mała miseczka. Za duże miski z kolei zapłacicie niecałe 12 zł. One mogą Wam posłużyć też jako dekoracja czy naczynie na cukierki i ciasteczka. Jest jeszcze duży talerz obiadowy. Takim znakiem szczególnym, który pojawia się na każdym naczyniu w tej zastawie, to wzór w okręgi. Za ten talerz obiadowy zapłacicie niecałe 14 zł. I tu znowu zagubione miseczki. Ktoś chyba wybierał jakąś miskę. Dostępne są także talerzyki deserowe za niecałe 12 zł. Cała zastawa jest taka spokojna i nieprzegadana. I plusem jest też to, że macie tu naprawdę kilka takich fajnych pastelowych kolorów do wyboru, więc możecie stworzyć bardzo ciekawy zestaw na stoły. A tak w międzyczasie, kochani, polecam Wam też film z nowościami z innych działów z Action. Link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to pojawiło się sporo nowych dekoracji i wiele ciekawych, ale też niedrogich akcesoriów na Sylwestra. Nawet jeśli zostajecie w domach, to za kilka złotych możecie kupić serpentyny czy naklejki na okna i takim małym akcentem możecie udekorować swoje domy i wejść w nowy rok. A już wracając do przeglądu, nowością są też te kubki na napoje. Są niewielkich rozmiarów, zobaczcie, więc świetnie nadadzą się na przykład dla dzieci do szkoły, czy tak po prostu do torebki, jeśli w sezonie grzewczym stale potrzebujecie nawodnienia. Mają odkręcaną pokrywkę i są łatwe do czyszczenia. Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych i za te kubki zapłacicie niecałe 10 zł. Pojawiły się u mnie też nowe wzory tych butelek, które idealnie sprawdzą się na wodę. Są przeźroczyste i sama mam jedną z nich i używam na siłowni. Dokładnie mam ten model. Butelka jest naprawdę wygodna i poręczna. Mnie urzekły za swoje ciekawe wzory i cenę, bo zapłacicie za nie zaledwie 6 zł i 49 groszy. Zwróćcie też uwagę na ten wózek na kółkach. Jeśli nie macie dużo miejsca w kuchni, no to może być dla Was idealny. Ma kółka, więc z łatwością go przemieścicie. Możecie tam na przykład zorganizować przyprawy, przybory kuchenne, czy po prostu ustawić zioła i kwiaty. Z pewnością znajdziecie do niego odpowiednie zastosowanie. Może Wam też posłużyć do przechowywania przyborów biurowych czy produktów kosmetycznych. Ma aż 3 poziomy i kochani, świetną cenę, bo kosztuje niecałe 35 zł. W Action kupicie już też ociekacz do naczyń. Ma miejsce zarówno na talerze i kubki, ale to co mi w nim brakuje, to z pewnością wiecie, taka taca, jakie zazwyczaj są w tego typu produktach, bo gdzieś ta woda musi uciekać. Za ten ociekacz zapłacicie niecałe 18 zł, no ale i tak myślę, że kupując go musicie zaopatrzyć się albo w taką tacę na spód, albo specjalną matę, którą też znajdziecie w Action. Pokazywałam ją Wam w jednym z ostatnich odcinków, ale dla przypomnienia, takie maty posłużą Wam do odsączania naczyń, które właśnie umyliście. Te maty wykonane są z mikrofibry i ich wymiar to 40 na 48 cm. U góry, zobaczcie, mają taki wzór, a w środku, a właściwie pod spodem, tego wzoru nie posiadają. Dostępne są w dwóch kolorach, takim czarnym i jeszcze tutaj obok mamy taki szary. Bardzo praktyczne maty do kuchni. Myślę, że w niewielkiej cenie, bo kosztują zaledwie 9 zł. Jeśli jesteście tu nowi, to witam Was na kanale i wszystkich naprawdę gorąco zapraszam do grupy na Facebooku, bo nie tylko polecamy tam sobie rzeczy, ale śmiejemy się też do łez samych siebie. Zobaczcie na przykład, co tam publikujemy. Także mam nadzieję, że to rozumiecie. Stałych widzów zapraszam do lajkowania, aby ten film z fajnymi perełkami do kuchni dotarł do jak największej ilości osób. I już dzisiaj zapraszam Was do kolejnego filmu z nowościami. Będzie sporo dekoracji, piękne lampy i nawet mata do akupresury. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście i pozdrawiam Was cieplutko. Pa!